Marcin Gordat, 34 l. Chyba znów jest zakochany. Kim jest jego nowa wybranka? Tego nie wiadomo, ale na pewno nie jest nią Katarzyna Sadej. Sopranistka wyjaśniła kulisy ich znajomości. Życie uczuciowe Marcina Gortata budzi spore zainteresowanie. Zwłaszcza, odkąd swego, Sunajaw wyszedł jego związek z Alicją Bachledą-Curuś. Wieszczono im ślub. A tu niespodziewanie media obiegła wieść o rozstaniu pary. Reklama nie są już razem od kilku miesięcy i wygląda na to, że koszykarz zaczyna układać sobie życie u boku innej kobiety. Świadczyć o tym może zdjęcie, które opublikował na swoim profilu na Instagramie. Widać na nim, jak trzyma dłoń kobiety. Kim jest nowa wybranka Gortata? Tego nie wiadomo. Na pewno nie jest nią sopranistka Katarzyna Sadej którą swego czasu sfotografowano w towarzystwie między innymi sportowca na koncercie w domu Heleny Kołodziej. Kobieta raz na zawsze ucina plotki o rzekomym romansie z Marcinem. Ja nic nie mam wspólnego z Marcinem Gortatem oprócz tego zdjęcia, które on włożył na swój Instagram po moim koncercie wokalistycznym w październiku, gdzie on był gościem. Nie byłam, nie jestem i nigdy nie będę w związku romantycznym z Marcinem Gortatem. Informuję wszystkich, że ja, Katarzyna Sadej, nie wiem kto zaczął te wszystkie plotki, jest. To dla mnie niesamowite, że z jednego zdjęcia zrobiły się takie historie, które wcale mi nie pomogły z moją karierą ani z moim życiem prywatnym. Tylko wręcz przeciwnie, oświadczyła serwisowi pomponing.pl i dodała, Gortat stanął koło mnie do zdjęcia po moim koncercie. Włożył to zdjęcie na jego Instagram, i nagle wyszły kompletnie niesprawdzone i zmyślone informacje w polskich gazetach. Zobacz więcej materiałów.